Pacjenci do operacji procedury NanoKnife'u są przygotowani tak samo jak do każdej innej operacji, to znaczy wcześniej są kwalifikowani do zabiegu na podstawie badania bezpośredniego pacjenta, na zebranie wywiadu, zebranie dokumentacji, a następnie wykonywania specjalistycznych badań ukierunkowanych do tej operacji w postaci badań obrazowych, czyli tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG jamy brzusznej, jak również badań biochemicznych z krwi w postaci morfologii, badań enzymatycznych, badań markerów krwi, jak również grupy krwi. Dodatkowo, w zależności od stanu zdrowia i chorób dodatkowych jeszcze, które każdy człowiek może mieć, mają zrobione badania EKG, ewentualnie badania spirometrię, pojemności oddechowej płuc lub konsultacje kardiologa lub innego specjalisty, u którego się dodatkowo leczą. Wystarczy tylko tych badań.